Trzeci mecz Czarnych Panter to najlepsze z dotychczasowych spotkań w tym sezonie Beskidzkiej Amatorskiej Ligi Hokejowej. Wszystkie tercje były bardzo wyrównane, hokeiści obu drużyn stworzyli na czesko-cieszyńskiej hali piękne sportowe widowisko. Pierwsze dwie tercje jednak bramkowo należą do naszej drużyny, to my pierwsi strzelamy gola, chociaż chwilę później Hradek wyrównuje, to już w drugiej tercji prowadzimy 3-1. Ubiegłoroczni mistrzowie ligi jednak udowadniają, że walczy się do samego końca i udaje się w trzeciej części meczu doprowadzić do wyrównania. Szanse na gola na miarę zwycięstwa ma jeszcze w ostatnich sekundach spotkania. Dutkiewicz jednak nie trafia do bramki. Spotkanie więc kończą kolejny raz karne. Tym razem szczęście sprzyja jednak graczom z Hradka. Ja myślę, że to był i tak dobry mecz. Po dwóch słabszych meczach z najlepszą drużyną poprzedniego sezonu udało nam się nawiązać równorzędną walkę. Myślę, że powinniśmy być z siebie dumni. No cóż, troszkę zabrakło może koncentracji w końcówce, ale myślę, że to jest taki dobry akcent przed dalszymi meczami, że powalczymy, myślę, w tym roku, że stać nas na to. Po trzech spotkaniach sytuacja w lidze wyrównuje się, a to zapowiada ciekawe rozgrywki na przyszłość. Już za tydzień, 13 października o godzinie 23:30 Czarne Pantery będą walczyć o punkty z hokeistami z Kozubowej. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Przemysław Losek.